Hej Radio. Hej Radio. W pierwszym tygodniu przygotowań styczniowych, można powiedzieć, że w pierwszych dwóch tygodniach przygotowań styczniowych będziemy się w zasadzie w większości skupiać nad powrotem do odpowiedniej dyspozycji, czyli szybkości, a przede wszystkim będzie tutaj dużo elementów siłowych, które musimy naładować, żeby nam wystarczyło to na dalszą część sezonu. Ja to nazywam ładowaniem akumulatorów, więc wszystkie aspekty związane z ciężkim przerzucaniem żelazstwa na siłowni, to będzie nam towarzyszyć. Ponadto oczywiście nie zabraknie elementów gry w piłkę ręczną, ale ten okres dla każdego z zawodników jest trudny, jest ciężki, bo każdy musi być świadomy tego, żeby dobrze to później funkcjonowało, jak już przyjdą te mecze kluczowe w lidze. Co do spotkania kontrolnego, które odbyło się ostatni czas w piątek, mieliśmy jakieś swoje założenia, oczywiście dla mnie jasne, każdy z nas i ja chcieliśmy wygrać, nie udało się, niestety tylko zremisować, aczkolwiek to schodzi gdzieś tam na dalszy tor, jest to jakiś materiał do analizy, założenia, które sobie zrobiliśmy, to przede wszystkim szybkie wznowienia po straconej bramce, bądź szybkie wyprowadzanie kontrataków. Oczywiście raz to wychodziło dobrze, raz mieliśmy bolączkę z tym wszystkim, ale to w sumie wiąże się z tym, że chłopcy ten pierwszy tydzień, który przepracowali, gdzieś te nogi na pewno są ciężkie, zmęczenie z końcem tygodnia jest duże, coraz większe, więc nie zawsze to wszystko mogło wychodzić, więc dalsze sparingi będziemy gdzieś szlifować to samo i na pewno dokładać jeszcze kolejne elementy, żeby już na ten pierwszy mecz, który mamy u siebie 5 lutego z Zagłębiem Lubin, wszystko o wiele lepiej funkcjonowało. Hej! 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 Hej, hej! Hej! www.hej.mielec.pl. Pozytywnie i lokalnie. Pozytywnie i lokalnie.